Drodzy przyjaciele, mamy tutaj taki cykl nauczań od jakiegoś czasu prowadzony, nauczań wiary. Który to cykl nauczań ma na celu ugruntowanie wierzących ludzi ku temu, aby ich życie było zwycięskim życiem. Zanim będę robił kolejne z tych nauczeń, dla tych z was, którzy być może jeszcze nie spotkaliście się osobiście z Bogiem, chciałem zostawić to poselstwo, które dotarło do mnie. Ja spotkałem się z Bogiem w 2001 roku, siedząc w więzieniu, po raz trzeci już wtedy, i będąc absolutnie zdecydowanym na to, aby do końca życia być przestępcą. Dlaczego? Dlatego, że byłem przestępcą z wyboru. Byłem przestępcą z wyboru z prozaicznego powodu, ponieważ chciałem mieć dużo pieniędzy. Byłem takim przestępcą. I nie zamierzałem z tego zrezygnować, nie zamierzałem zrezygnować z pieniędzy, nie zamierzałem zrezygnować z tego, aby moje życie było życiem, gdzie ja jestem w centrum. Ale dowiedziałem się, że są spotkania, na którym mówi się o Bogu, że nie są to msze, ale że są to spotkania, które prowadzą misjonarze zielonoświątkowi. I to mnie zainteresowało, ponieważ miałem możliwość pójścia gdzieś, gdzie marazm więzienny chociaż na chwilę jakoś się kończył. I poszedłem na takie spotkanie, a takim spotkaniu usłyszałem, że Bóg jest żywy. To jest żywa postać. Oczywiście zajęło to wiele miesięcy, zanim ja w tą informację uwierzyłem. Ale ta informacja spowodowała, że zacząłem szukać tego Boga, chociaż nie nazywałem tego szukaniem Boga. Po prostu zacząłem czytać Pismo Święte i interesować się tym, co tak naprawdę się w tym, za tym kryje, że Bóg jest żywy. Przyczyny były różne moich poszukiwań, motywacje. Jeżeli będziecie chcieli o tym więcej usłyszeć, to sobie po prostu przesłuchajcie moje świadectwo w internecie, jakiego jest bardzo dużo. I po kilku miesiącach, będąc w więzieniu w Sztumie, spotkałem Jezusa. Spotkałem Go osobiście. Upadłem na kolana i tam, w tej celi więziennej, oddałem życie Bogu. I od tamtej pory nigdy nie cofnąłem się z tego miejsca, dlatego że spotkanie z Bogiem doprowadziło do tego, że stałem się nowym człowiekiem. A więc już się nie miałem gdzie cofnąć, bo stary tam umarł i powstał nowy. Uwierzyłem w bardzo proste prawdy, w to, że Jezus umarł za moje grzechy, w to, że zmartwychwstał w ciele. W te prawdy, które są trąbione na każdej mszy w Polsce. Codziennie. Ja w nie uwierzyłem. Jeśli jeszcze nie uwierzyłeś w to, że twoje grzechy są przebaczone, wszystkie. Wszystkie. Jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś się, żeby uznać Jezusa jako Pana, to zrób to dzisiaj, a staniesz się nowym człowiekiem.
nie będziesz lepszy, nie będziesz poprawniejszy, tylko nowy. Jeszcze nie znasz takiego czegoś. Ja nie znałem tego nowego człowieka, który powstał. Patrzyłem w lustro i widziałem to, co było do tej pory. Ale w środku we mnie zdarzyło się coś, czego nie było wcześniej. Powstało we mnie coś, co pragnęło Boga. To wewnętrzny człowiek, odrodzony duch. Ja mając 17 lat zamordowałem człowieka, byłem bandytą, niszczyłem ludzi, byłem bardzo agresywny. I ta informacja, że Bóg przebaczył mi grzechy, to była kluczowa informacja. Rozumiesz, jesteś człowiekiem, który absolutnie ma przechlapane wszędzie. I dowiadujesz się, że Bóg, On tak cię kocha, że schodzi na ziemię jako człowiek, aby dać się zabić w twoje miejsce. Ty zasługujesz na śmierć. Ty zasługujesz na to, żeby iść do piekła. Ty zasługujesz na to, żeby po prostu pojechać z każdym aspektem twojego życia za to, co zrobiłeś. Za to, że nie żyłeś z Bogiem. Za to, że byłeś egocentrykiem. A tu się dowiadujesz, że On ponosi karę w ciele należną tobie. Dla mnie to była rewolucyjna informacja. Umarł za moje grzechy. Wstał z martwych. Nikt nie wstał z martwych. W żadnej religii nikt nigdy nie wstał z martwych. Wszystkie religie mówiły o tym, żeby się zmieniać, żeby być lepszym. Że jak nie będziesz lepszy, to Bóg cię pokara. A tu się dowiaduje, że On w ogóle nie stawia mi żadnych warunków, żebym był lepszy. Ja nieraz potem byłem pytany w różnych miejscach, szczególnie w mediach, czy odpokutowałem, czy naprawiłem swoje grzechy. Bo tak się pyta w tym kraju. Często mówię, ale jak naprawić zamordowanie człowieka? Naprawić to można, nie wiem, coś komuś popsułeś, to możesz naprawić. Pytano mnie, czy oddałem pieniądze, które ukradłem. Ja mówię, wiesz, jak ukradłeś komuś coś raz, no to ty możesz oddać ewentualnie, jeśli masz. Ale jak kradniesz większość swojego życia, to co ty masz oddać? Jak w twoim domu jest wszystko kupione za kradzione pieniądze. Od najdrobniejszej płytki w łazience, tak? Poprzez ubrania, farbę na ścianach. Co masz oddać? Komu? Rozumiesz? Komu masz oddać? Ja nie byłem złodziejem z przypadku. Ja byłem złodziejem z wyboru. Tak jak ludzie planowali biznesy, tak ja planowałem przestępstwa. A tu się dowiaduję, że nie muszę oddać, że nie muszę nic, tylko muszę uwierzyć w to, że Jezus Chrystus zapłacił za mnie cenę. I kiedy mówiłem to ludziom, to się podnosiły w ogóle wielkie głosy, jak możesz, co to jest? A ja mówiłem, łaska, niezasłużona. Boża przychylność dla mnie. Niezasłużona Boża przychylność. Jeżeli jeszcze nie przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jeżeli jeszcze nie uwierzyłeś w łaskę, jeżeli jeszcze nie uznałeś Go za swojego przywódcę, szefa, króla, to zrób to dziś. To nic prostszego. Trzeba uznać siebie za grzesznika, skazanego na śmierć, osądzić się
tak jak się siedzi czy stoi. To bardzo proste. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ja często jak głoszę Ewangelię, ludzie mówią, ja nie robiłem takich rzeczy jak ty. Ja mówię, proszę cię. Wystarczy, że żyjesz dla siebie i za to się idzie do piekła. To jest straszna rzecz. Wystarczy, że ty jesteś w centrum swojego życia i za to się do piekła idzie. A resztę możesz być lepszy niż Matka Teresa z Kalkuty. Możesz być cudownym filantropem. Możesz rozdać wszystkie pieniądze i ratować ludzi. Kiedyś pamiętam, jak głosiłem takiemu człowiekowi, on mówi, ale ja uratowałem kobietę, jak się topiła. Ja mówię, bardzo dobrze. Mówię, będziesz miał inny poziom w piekle. Taki poziom dla ratowników. To jest poziom dla ratowników. Normalnie wszyscy siedzą w gównie po nos, a ty będziesz siedział po brodę. Taki bonusik będziesz miał. On się strasznie zdenerwował. Mówię, czego się wpieniasz? Mówię, czego się wpieniasz? Uznaj, że jesteś grzesznikiem. To prosto jak konstrukcja cepa. Osądź się i przyjmij ratunek w Chrystusie Jezusie. Więc nadaje się na rozwałkę. Ale dziękuję ci, Panie Boże, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie moje grzechy. Dlatego nigdy nie stanę na sąd. Wierzę ci, Jezus, że wstałeś z martwych. Uznaję cię za Pana swojego życia, chociaż nie wiem, o co kaman. Przyjdź, Duchu Święty. I rządź. Ja tak zrobiłem w 2001 roku i zaczęła się moja przygoda z Bogiem, czyli idę do nieba i nic mnie nie zatrzyma. I zostawiam to każdemu z was, którzy być może tego potrzebujecie.